step into the game. Let's play. Ground game. Artur Gwóźdź, Pogali, KSW 96 w Łodzi, zadowolony, pas zostaje w Artnoksie. No to opowiadaj o tych uczuciach. Wiesz co, no, ciężko jest każdego wieczoru, każdego dnia, jeżeli oni się biją o pas i muszę to przeżywać i pierwniem z Kubą Wikłaczem bronił pasa o bronił i to ciężkiej walce z Sebastianem Przybyszem i tutaj tak samo Paweł Pawlak, ale tutaj ten Paweł Pawlak dzisiaj wniósł się na wielkie wyżyny swojego ogromnego kunsztu i też tak naprawdę talentu, który miał i który dzisiaj pokazywał, bo z całym szacunkiem dla Damiana, Damian by był bezradny, jeśli chodzi był bezradny, jeśli chodzi o Pawła i to wyglądało tak, jakby to naprawdę była, wiesz, klasa zawodnika przeciwko zawodnikowi, który tak naprawdę nie mógł nic zrobić. To było widać, była ta frustracja też Damiana. A Paweł z drugiej strony naprawdę dzisiaj był timingowo świetny, przygotowany, wiesz, wiedział co robić, walczył, a też tak naprawdę wiem, bo w poniedziałek już była rozmowa, że się źle czuje, we wtorek była rozmowa, że już jest tragedia, że już nie weźmie tej walki. W środę już przestał odbierać, raczej przestał do mnie dzwonić, więc mówię, że się uspokoił, ale okazało się, że to nie Paweł tak jest. Paweł przed każdą walką ma swój problem, z którym chce się podzielić, z którym musimy my go razem gdzieś tam, razem z trenerami, wiesz, uporządkować i tak dalej. No ale ma coś takiego w sobie genialnego, bo przysięgam ci szczerze, on to, co właśnie też mówi teraz właśnie Paweł Dawid Popowski obok, że on jest, kurwa, tak plastyczny, on jest tak fenomenalny, że wiesz, on z tej walki, on w ogóle wychodzi bez szwanku, wiesz, no, po 5 rundach. Myśmy dzisiaj z Dawidem Gralką, rozmawiając z nim w szatni, raczej w szatni, w medicalu, powiedział, wiesz, mówi, ale ty się w ogóle zmęczyłeś? A on mówi, wiesz co, w 5 rundzie lekko mi przytkało. Nie, no to proszę was, szczerze, w 5 rundzie, jeszcze na takim tempie i tak dalej, ale to jest Paweł Pawlak. A pamiętasz Pawła Pawlaka z hali ludowej, Wel, hali stulecia, jak na Fenie walczył i po drugiej rundzie szedł na czworakach do narożnika, bo był tak bardzo zmęczony? Pamiętam z tym Brazylijczykiem, jeszcze to było, na tego to jest jedna rzecz, ale pamiętasz Pawła Pawlaka na Babilonie, gdzie z Bojeszyńskim walczył o życie i to była walka, nie mówimy o tej drugiej walce. Bo o tej pierwszej, ja tą pierwszą pamiętam, to był horror po prostu. Jak sobie dobrze przypominam, nie, jeszcze nie było w Łomży chyba. Nie pamiętam już, ale możliwe, tak. Możliwe. Chyba w Łomży, więc powiem ci szczerze, że to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim, że ten chłopak, nie wiem, gdzie ma pułap, bo myślę, że tak naprawdę przed nim jeszcze jest wielka, cały czas kariera do obrony, do walk, do tego, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony. No czeka nas świetny pojedynek. Dzisiaj widzieliście już, był street down. Był przeciwnik, który też jest z mojego teamu i będzie to dla mnie bardzo trudna sytuacja i nie wiem, czy będę chciał to oglądać kiedyś. Pamiętasz sytuację, gdzie siedziałem w przypadku Michała Michalskiego z Adamem Bartosińskim z wami. Myślę, że tu już z każdym kolejną walką taką, jeśli chodzi o pas, jest coraz trudniej. Czeka mnie pojedynek Adriana z Andrzejem, bo myślę, że do tego pojedynku musi dojść, więc wiem, co będziemy to czekać. Teraz jeszcze jest Piotrusz Kuberski, który wchodzi do Pawła Pawlaka. I wiesz co, powiem ci jedną rzecz, że ja się cieszę jako menadżer, że umiem doprowadzić tych zawodników do tych pasów, oni mi pomagają i gdzieś ich zderzam. Ale przychodzi moment, który dochodzi do tego pojedynku i ja nie wiem, jak się zachować. Ja naprawdę nie wiem, wiesz, ja nie wiem, jak będzie, no bo teraz jak, pogratulować jednemu, będzie drugi patrzył. Uważam, że każdy z nich będzie podświadomie gdzieś myślał, że może kibicuje jemu albo jest tego. Ja wiem, że Andrzej jest też gdzieś tam zazdrosną Adriana, bo mam z nim teraz częstszy kontakt, bo się bardziej pokazujemy, ale to też dlatego, że szukaliśmy, wiesz, byliśmy tego. Z drugiej strony mam z Adrianem troszeczkę inny flow niż mam z Andrzejem. Z Andrzejem miałem wcześniej bardzo mocny flow. To już z uwagi się też zatarło, bo Andrzej troszeczkę mieszka dalej i nie miałem takiego czasu, nie przyjeżdża już tak często do mnie jak tego. I gdzieś każdy z nich szuka. Wiesz, no też jest rywalizacja między nimi, więc tu też nie ukrywać, ale to nie i tak ja staram się jak najlepiej wypełniać moją robotę i to, żeby oni dochodzili do tych najwyższych celów, a tam niech się dzieje wola Boża, niech wygra lepszy. Ja myślę, że w przypadku zarówno Piotra Kuberskiego, jak i Pawła Pawlaka masz trochę taką sytuację, gdzie masz do czynienia z dwoma ojcami, którzy są dość mocno tacy stabilni emocjonalnie. Oczywiście pomijam tam tę akcję Pawła w ostatnim tygodniu przed walką, wiadomo, ale i jeden i drugi są bardzo skoncentrowani na konkretnym
konkretnym celu. Tym celem jest utrzymanie rodziny, zapewnienie przyszłości, ta stabilizacja, osiąganie też tych swoich takich celów prywatnych, tak, więc sportowych i tak dalej. I ja miałam przyjemność przed chwilką rozmawiać dosłownie z Piotrem Kuberskim o tej walce, która przed nim. Zapytałam go, jak w ogóle można wzbudzić w sobie taką sportową złość na drugiego człowieka, takiego jak Paweł Pawlak, tak? No i Piotr powiedział, że no, nie ma się co oszukiwać, będzie ciężko, ale trzeba będzie wejść po prostu do tej klatki i tyle i zrobić swoje. A zobacz, gdyby pomyśleć o twojej sytuacji teraz, to wydaje mi się, że masz trochę tak do czynienia jak z dzieciakami, no nie? Które rywalizują o uwagę ojca. No ty jesteś dla nich taki padre, no po prostu, nie? Nie bez... O tym mówię i Martynka, świetnie to czujesz i mówisz, bo i ja to tak odbieram i wiesz, i ja nie wiem, jak się mam zachować. Ja mówię ci otwarcie, ja wiesz, ja widzę nieraz, jak oni na przykład teraz jeden reaguje, drugi, jakieś spotkanie jest, już nie możemy siedzieć razem, wiesz, muszę z jednemu poświęcić czas, z drugim muszę porozmawiać i chcę rozłożyć te emocje na jednego i drugiego, a to jest bardzo trudne, bo widzę, że jeden i drugi zawsze gdzieś będzie czuł do mnie, że może tamtemu bardziej poświęcam czas. Wiem, jak jest z Andrzejem i z Adrianem, jeden, drugi nie za bardzo ze sobą przepadają i wiesz, jak z tym poświęcam czas, wiesz, podejrzewam, że Andrzej wkurwiony jest teraz, że często się widzę, że w blogu jestem Adriana i tak dalej, a z drugiej strony chcę jeszcze mu Andrzejowi poświęcić czas i też mu powiedzieć, że słuchaj, pomogę ci jak najbardziej, mogę do tej walki z Adrianem, wyjdź, walcz, od ciebie zależy, czy wygrasz i tak dalej, tak samo od Adriana, więc wiesz, dla mnie to jest sukcesem to, żeby to do tego doprowadzić, żeby oni bili się o te najwyższe cele i to jest moja wielka droga do menadżera, żeby tak było, a co się wydarzy później, to już jest ich szansa, ale masz rację, ja też się tak czuję, że to jest taka intencja, atencja dzieci, które patrzą w moją stronę i w którą stronę, wiesz, zwrócę większy wzrok. No ja próbuję ten wzrok patrzeć w środku i nie patrzeć na jednego i drugiego, a wręcz nawet odwrotnie, pokazywać im, że jestem za jednym i drugim. Jasne, no tak. Najprościej byłoby się gdzieś skitrać i po prostu, żeby cię nie było, tak, i tego nie oglądać, ale się nie da. Oni czekają na tę twoją obecność, ty musisz być. I będę na pewno na każdej walce, ale będę chciał to jakoś tak zrobić, żeby mnie to gdzieś nie... no wiesz, no, może będę się siedział nawet z wami, wiesz, bo nie wiem, czy będę chciał tego, chyba albo sobie usiądę gdzieś z tyłu na trybunach i będę to gdzieś oglądał. Na pewno nie wyjdę z nimi do klatki, nie będę chciał tego, wiesz, wierzyć i tak dalej. Potem sobie na spokojnie z każdym przeanalizuję. Nie chcę nigdy tylko to, żeby jeden z drugim nigdy nie myślał o tym, że wiesz, że po takiej walce powie mi, słuchaj, no bo nie byłeś za mną, no to ci dziękuję i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Właśnie chciałbym, żeby oni to zrozumieli i będę się mocno starał. Jestem dumny, że umiem doprowadzić tylu zawodników w tak krótkim czasie do tych walk o pas i wiesz, obojętnie co mówią na mój temat, obojętnie co ludzie będą twierdzić i tak dalej, to cześć, to robię naprawdę świetną robotę, bo zobaczyli tych zawodników, bije się o te pasy i tak naprawdę na 7 kategorii wagowych pojazdów mamy 4. A dzisiaj też świetne występy chłopaków, Piotrka Wawrzyniaka na oktagonie. Chciałam to zapytać. No, na Piotrka, przepraszam cię bardzo, Piotrka Wawrzyniaka, to Łukasz troszeczkę słabiej i tak dalej, ale to też ten oktagon gdzieś tam podbijamy. Te inne federacje też gdzieś czerpią, można powiedzieć, z tego wachlarzu moich zawodników. I mam nadzieję, że będziemy się przebijać w tych samych federacjach, tak samo FKS-u. Ja ci powiem, że ja dzisiaj walkę Piotrka Wawrzyniaka oglądałam od pierwszej sekundy do ostatniej. I po pierwszej rundzie miałam takie, no, na litość boską, co tam się kuźwa dzieje. Tak wydawało mi się ten Grek Michailidis, wydawało mi się, że Piotrek nie znajdzie na niego sposobu. Miałam wrażenie, że kurde, po tej pierwszej rundzie, tak, że jest absolutnie i to jakby nie ulega wątpliwości, no ale jednak z wagi niżej, nie? Więc, no bo on 7-7 się bił. Ale bił się w Game Changerze w 77, a w UFC bił się w 84. A, no to widzisz, no to w ogóle... A nawet o tym dyskutowaliśmy. On w 77 bił się, poszedł do turnieju do 77. UFC był w 84 kg. Bardzo mocny, bardzo stylistycznie podobny do Piotka. I tu był ten problem, który gdzieś widziałem i tak dalej. No wiesz, też fajnie, w cudzysłowie fajnie, że nagle na oktagonie okazuje się, że można zrobić split decision. Ja to się w ogóle tak dzisiaj śmiałam, bo ja mówię, normalnie wierzę w czeskie cuda. Tylko te czeskie cuda zazwyczaj są przeciwko Polakom, a dzisiaj mówię, kurde, jest split dla Polaka. Wcześniej była sytuacja z Łukaszem Rajewskim, że dostał tą tego, więc może jednak ten przekaz arnoksowy jest dobry w tą stronę i nie chcą zadzierać spadrę, ale tak naprawdę, no wiesz co, fajnie, bardzo się cieszę, przede wszystkim wiem, że Piotr zostawił dużo serca, zdrowia, chcę tę walkę na spokojnie zobaczyć, wiem z twoich opowieści, wiem, że opowiadań zawodników, ludzi, którzy to oglądali, że to była krwawa łaźnia i bardzo mocna walka. Ale taki Piotr walczy, tak, Piotrek walczy. Łukasz aż bardzo mi szkoda, bo wiem, jak mocno jest sfokusowany, jak się stara i tak dalej, ale no widocznie pewnego poziomu nie przeskoczy i będzie walczył, ale myślę, że jeszcze da kupę sporo walk. Wiesz, Iwan Buchinger to jest doświadczony list, to jest człowiek, który
niejednokrotnie jest gwiazdą słowackiego MMA i tak naprawdę jednym z flagowych okrętów tej federacji. Ja tak samo bił się też, pamiętam, że on był też moim zawodnikiem, przez moment go gdzieś tutaj próbowałem przemycić do tego, ale odbił się od Saladina. Więc no, bił się z jednym z najważniejszych, największych zawodników w Słowacji, więc tutaj też nie ma co Łukaszowi ujmować, a szkoda, bo odpadł z turnieju, nie? Tak jest. Ja mam dzisiaj jakiegoś pecha, znaczy my mamy dzisiaj jakiegoś pecha do tych baterii, co się kończą na wywiadach z tobą, bo rano Q&A. Z lewymi bateriami mówisz tak już... Ja ciebie zostawiam na deser i to dlatego, i to jest wszystko jasne po prostu. Artur, pogadaliśmy o tym, co na bieżąco, niedługo ukaże się też materiał z Q&A, który dzisiaj nagrywaliście z Mariuszem. No ja myślę, że możemy polecić widzom ten materiał, bo naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Ty się działaj z boku i ty możesz polecić, bo ja, wiesz, rozmawiając bardzo często nie pamiętam, co mówię, albo nie chcę pamiętać oczywiście. No to polecam, ja polecam. No to cieszę się, że polecasz, mam nadzieję, ja też polecam obejrzeć, ale też dzisiaj chciałbym nawiązać do jeszcze jednej rzeczy, że dzisiaj ogłosili dla mnie też bardzo ważny pojedynek, bo walkę wieczoru Michał Ilajc z Erchuni. Otrzymuje Michał Michalski. Chłopak, który jest ze mną od samego początku. Tak. Chłopak, który jest bardzo blisko mnie i jest ze mną na co dzień w Samuraju. Jest trenerem głównym. Przez kupę lat swojej kariery nagle otrzymuje tą zasłużoną, ten otrzymuje main event i dostaje też zawodnika, który uważam, że jest w stanie przybliżyć go do tej upragnionej walki o pas. I w Lublinie, blisko Wrocławia, pewnie 1000 kibiców na Michała przyjedzie, ale wiesz co, po tylu latach gdzieś tak naprawdę on jest w schyłku kariery, bo on uważam, że tak naprawdę to będzie to podejście o jedno, jedyne do tej walki o pas i może nie, jeżeli oczywiście pokona Zorniego, bo który jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wiesz co, bardzo się cieszę i wiem, że na pewno zrobiłem mu wielką przyjemność, pewnie też Federacja KSW, bo uważam, że Wojesław i reszta doceniają też to i przede wszystkim to, co się też stało w maju, że wiesz, spadła ta walka, że zaczęli od początku, a wszedł tak fenomenalnie i doceniałem to i dałem temu chłopakowi, ale on to udźwignie i jego kibice to udźwigną i będzie to main event, o którym będziemy długo mówić. Jestem z tego dumny, bo to jest chyba 6. albo 7. z kolei main event Arnoxa. Co mam więcej powiedzieć? Jesteśmy dobrzy. Ty myślałem, że strzelają. Bartek, myślałem, z takim, że takim hukiem. I z hukiem kończymy ten wywiad. Myślę, że o starciu Michała z Lejdem Zerhunim to jeszcze pogadamy, bo jest o czym. Jest dużo walk, które my ogłosiliśmy, ale to sobie na spokojnie, Bartek. Dlatego bardzo ci dziękuję, już wam więcej nie zajmuję czasu. I polecamy Q&A z Mariuszem i z In The Cage, bo mamy tam kilka ciekawych spostrzeżeń i przekazów dla niektórych osób. Zdecydowanie. Serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.